Dlaczego mówią na mnie mały? No, nie wiem, no sam sobie zadaję to pytanie, dlaczego. Odpowiedź może być zupełnie prosta, ale myślę dlatego, że faktycznie jestem najniższym zawodnikiem w Strongmanie i powstało to pseudonim mały. No, jestem cały czas jestem czynnym zawodnikiem, startuję. Za tydzień mam start jakiś tam z Pucharu Polski w Głownie, to jest koło Łodzi. Ale 3 są Mistrzostwa Polski, gdzie będzie to nagrywane przez telewizję TVN. Będzie to można zobaczyć, myślę, pod koniec roku. No, trzeba być po prostu wytrwałym. Myślę, że to jest taka moja właśnie taka dewiza, że wytrwałość i na pewno będzie dobrze. Podobnie odpowiadał Sławek. Myślę, że wytrwałość jest tą najbardziej pożądaną cechą. Wiadomo, że dochodzą cechy genetyczne, środowiskowe i tak dalej, ale jeżeli coś chcemy i naprawdę bardzo nam na tym zależy, to prędzej czy później uda nam się to osiągnąć. I myślę, że to jest kwintesencja tego, co każdy młody człowiek powinien sobie postawić za cel. Niekoniecznie sport, niech to będzie jakakolwiek inna dyscyplina życia i dążyć do tego, a na pewno mu się uda. Myślę, że to znaczy, że trzeba nim być, a nie udawać, że się nim jest. Trzeba nie robić nic, żeby się z nim stać, tylko takim się urodzić. Bardzo często młodzież, która wychowywana jest przez ulicę i ulica kieruje się specyficznymi zasadami, często w dyskusji przeważa argument siły. A jeżeli ci młodzi ludzie zaczną słuchać siły argumentu, czyli zupełnie czegoś innego, to wtedy sami dojdą do wniosku, że lepiej jest być tym pozytywnym bohaterem, niż spędzać życie za kratami. Pozdrawiamy wszystkich widzów portalu internetowego chojnice24.pl.